Witam wszystkich. Dzisiaj film dla totalnych bambików, ale jednak dosyć istotny. Także mam nadzieję, że totalne bambiki się dzisiaj czegoś nauczą. Nie jest to w sumie, bym powiedział, coś, co jest bardzo intuicyjne w momencie, kiedy się próbuje to wymyślić. To jest coś, co trzeba zdecydowanie przeżyć na własnej skórze i trzeba dostać, że tak to powiem, po mordzie. Dlatego ja chciałbym się podzielić tą bardzo prostą wiedzą, którą usłyszycie nie tylko od ludzi, którzy handlują na Steamie, ale tak naprawdę od każdego, kto inwestuje gdziekolwiek. I mam nadzieję, że popularyzacja tego typu wiedzy będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla community, no i oczywiście z mniejszą korzyścią dla mnie. W sensie, no, chociaż zależy, o jaką korzyść mówimy, bo na rynku na pewno przez to mi łatwiej nie będzie, ale może kupicie wspierającego, to się wtedy będzie bardziej opłacało. Na samym początku, żeby z was wydusić jeszcze te ostatnie grosze, strona SkinsMonkey, która oczywiście jest do wymieniania swoich skinów, nie wliczają oni cen naklejek, także spoko oferta, bądź 35%, można sobie kliknąć, doładować, proszę się tutaj wyświetlić. Nie wyświetli się? Wyświetli się. Widzę, że zlagowany dosyć mocno. Kod zone. Można sobie wpisać, użyć. No i to będzie wam śmigał. Także przechodzimy do materiału, w którym omówimy bardzo prostą kwestię. Dlaczego tak się dzieje, że niektóre firmy, dajmy na to, mają taką sytuację? Tak plus minus opowiem. Powiedzmy, mamy jakąś sytuację, gdzie firma daje informację. No, już powoli zaczynamy dopinać następnego kontrahenta. Nasza sytuacja naprawdę jest dosyć skomplikowana, ale wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Jednak nie możemy mieć pewności, czy aby na pewno zostanie to dobrze zaimplementowane. Jest to kwestia sporna, ciężko nam się jest dogadać, ale wszystko wydaje nam się, że pójdzie w dobrą stronę. No i mamy jakby, wiecie, taką informację na giełdzie, powiedzmy, że będą jakieś wzrosty, czy coś w tym stylu. Ewentualnie mamy jakieś braki w firmie czegoś, nie? I widzimy, że inna firma, która może uzupełnić te braki, ma bardzo duży zapas, powiedzmy sobie, surowca, dzięki któremu może sprzedać te surowce. No i wtedy nagle mamy braki w firmie i mówimy, o nie, kondycja firmy jest słaba, ale nagle mamy dyk na rynku, w stylu mamy coś do góry. To ktoś mówi, ej, bo ta firma w zasadzie jest gówniana, dlaczego, hej, ona ma braki, dlaczego akcja idzie do góry, o co chodzi? I chodzi głównie o to, bo ludzie, że tak to powiem, rynek ogólnie, każdy, gra w ten sposób, że kupuje się plotki, kupuje się, nawet nie, że plotki, bo plotek to już nie, kupuje się domysły. Kupuje się to, że istnieje firma, która ma nadprodukcję czegoś i jest w stanie zasypać dziurę innej firmy. I może powstać fuzja. A co się sprzedaje? Powstanie fuzji. To jest właśnie to. Tak samo działa to w momencie, kiedy mamy CS-a i kiedy my wiemy, że jakiś zawodnik za chwilę wyleci. Przykładem będzie Kickert. Dajmy na to. Tutaj dajmy sobie tego Kickerta z Antwerpu. O, tu była sytuacja, kiedy on mógł wylecieć, mieliśmy pierwszą informację. To zauważcie, że taka nagła informacja, nawet nie o tym, że on wylatuje, tylko że mógł wylecieć, powoduje bardzo duże wzrosty. Tak to po prostu funkcjonuje. Za to, gdyby tutaj była informacja, że on wyleci, powiedzmy, byłby spadek i tu by była informacja, że on może wylecieć, to tutaj prędzej zobaczylibyśmy już zjazd w dół, ponieważ te osoby, które kupiły tu, są nastawione na to, żeby sprzedać to wtedy, kiedy wyleci. Tak to funkcjonuje. Ludzie kupują coś po to, żeby na tym zarobić wtedy, kiedy będzie dana informacja. W taki oto sposób przeleciałem się na Nikodozie, żeby się tego nauczyć. I tak to działa. I zauważcie jedną zależność, ona jest bardzo prosta. Jeżeli istnieje jakaś uniwersalna wiedza, taka, którą ty masz, albo którą ja mam, i ona jest bardzo prosta do wydedukowania, to jak prosta jest wiedza, która jest do jakby zdobycia, definiuje to, jaki będzie efekt. Bo jeżeli coś jest tak proste,
żeby to wymyślić. Jest tak kurwa łatwe, żeby na to wpaść, to oznacza, że wpada na to bardzo dużo ludzi. Jeżeli jakaś wiedza jest skomplikowana, czyli na przykład wynika z, ja nie chcę rzucać przykładami, bo to nie będzie takie eleganckie, ale rzucę. Wynika na przykład z tego, że jakaś naklejka, powiedzmy sobie, że jest dosyć ładna, co ludzie dopiero teraz zaczynają zauważać, i w długoterminowej perspektywie może być ona dosyć mocno naklejana. Przykładem na przykład niech będzie Team Spirit z Antwerpu, bądź Team Spirit Holo ze Sztokholmu. To nagle się okazuje, prawda, że w długoterminowej perspektywie stało się coś, czego krótkoterminowi gracze nie zakładali, ponieważ nikt nie zastanawiał się nad tym, jak się będzie kształtował ten popyt. I to dopiero osoba, która była w stanie łączyć kropki wcześniej, była w stanie na to wpaść. Oto i prosty przykład, jak można, bym powiedział, tutaj działać właśnie w tym obrębie. I o co chodzi? O to, że jeżeli mamy jakąś informację, która jest gigantycznie łatwa do przewidzenia. Dla mnie osobiście taką informacją jest inwestowanie w skrzynki. Dla mnie w skrzynki inwestuje już każdy. I to jest mój największy problem ze skrzynkami, że kupienie skrzynek, żeby one rosły, jest tak oczywiste, że jedyne, co jest w stanie sprawić, żeby skrzynki rosły, to jest kupowanie ich przez inwestorów w jakichś nadmiernych ilościach. Oczywiście skrzynki też mają swój popyt i ten popyt też może rosnąć, tylko pytanie, czy ten popyt inwestycyjny wcześniej nie był na tyle duży, że teraz będzie zwalczany. To jest mój problem ze skrzynkami, jaki ja mam. Tak? To, że ja mam taki problem ze skrzynkami, to nie. Ja mam pytania. To jest pytanie. To nie oznacza, że nagle się nie opłaca w skrzynki inwestować, bo jak widać, to działa totalnie na odwrót do tego, co ja mówię. I to jest zajebiste. Bardzo mnie to cieszy, bo lubię popełniać błędy, na których inni zarabiają, a ja na nich po prostu nie zarabiam i nie tracę. Także powiedzmy sobie, że takie błędy biorę w ciemno. W ogóle w momencie, kiedy na przykład ja źle obstawię wynik meczu, a wszyscy powiedzą, a ty pierdolisz, obstawię na odwrót do ciebie. No i powiedzmy, nie siądzie tak, jak ja powiedziałem. Biorę takie błędy w ciemno. Naprawdę, to są moje ulubione błędy. Ale to jest właśnie ta kwestia, że w pewnym sensie zauważcie, że kiedyś coś kupuje i kiedy ktoś inny coś kupuje, to on to będzie kiedyś chciał sprzedać. I kiedy wy coś kupujecie, dajmy na to, też posłużę się takim przykładem. Powiedzmy sobie, że naprawdę chcesz zagrać pod różnego typu rzeczy można grać, ale ja tutaj rzucę taki przykład ze swojego podwórka, czyli chciałbym na przykład zagrać pod problemy finansowe Heroic. O. Zauważcie, że kiedy mamy sprzedaż na poziomie 43 sztuk dziennie, a ja sam we swoim ekwipunku mogę ich mieć w okolicach 100, to niestety, oczywiście nie mówię tutaj tylko w magazynach, no to chyba dosyć logiczne, że nie będę miał wszystkich heroików wyciągniętych. Ale dajmy na to, mamy taką sytuację z tą drużyną, to kurde, gdyby nagle ta cena, powiedzmy, że się wahnęła tutaj na, dajmy na to, 60 zł czy coś takiego, to mi bardzo ciężko będzie nagle skapitalizować to wszystko. Też bardzo dobrze jest to mieć na uwadze, że niby byłbym w stanie to posprzedawać tutaj, byłbym w stanie to komuś wrzucić i tak dalej, ale dosyć ciężko byłoby mi to skapitalizować na takiej maksymalnej górce, ponieważ ciężko byłoby mi wywołać tutaj tak jakby te zakupy. Ciężko też by mi było skapitalizować swoich wszystkich winich, co jest dla mnie tematem na przykład niemożliwym wręcz, żeby nagle opchnąć 4,5 tysiąca naklejki bez zaniżania gwałtownie ich ceny. Także też jest to coś, co jest bardzo interesujące i zachęcam was do tej rozkminy, że kiedy się coś kupuje, to też to kiedyś trzeba sprzedać, tym bardziej kiedy będziecie mieli, tak jak na przykład Joe Dirt dzisiaj z taką ciekawą rozkminą wyleciał, że hej, chłopaki, ja mam 500 teamów Liquid Holo i też bym chciał to kiedyś sprzedać, nie? A w zasadzie jest 300 na markecie, więc moje 500 byłoby tu dosyć dużym ciosem dla marketu. Warto na to patrzeć też, warto jest to też według mnie przebadać właśnie w tym sensie. Także właściwie, kiedy na cokolwiek patrzycie,
i patrzycie na jakieś informacje, które mogą się przyczynić do tego, żeby w to inwestować, zauważcie, jak prosto jest dostać się do tych informacji i jakim ryzykiem jest okupiona ta inwestycja. Niestety świat jest wymierny dosyć. Gdyby nie był wymierny, to byśmy mieli bardzo dziwną sytuację. I często jest tak, że jeżeli dana informacja jest prosta do zdobycia, to wiąże się na nią no, dosyć mały zysk. Tak akurat jest. W momencie, kiedy coś ma dosyć duże ryzyko, to wiąże się za tym większy zysk. Innego rodzaju sytuacje są na Source 2, gdzie po prostu my raczej wiemy, że kupowanie Dopplerów będzie się wiązało z bardzo dużym popytem w momencie, kiedy ten Source 2 wejdzie, więc może tutaj akurat sytuacja jest trochę inna, stąd właśnie osoby, które gdzieś trzymają droższe przedmioty, będą na tym raczej zyskiwały, ale to też jest pod dużym znakiem zapytania. Trzeba by na pewno. Tutaj mamy trochę inny temat, od którego chciałbym jednak mimo wszystko odbić, ale jest to pewnego rodzaju wyjątek, który też trzeba uwzględniać. Bierze się on oczywiście stąd, że rynek Steam nie jest rynkiem inwestycyjnym, gdzie każda transakcja jest w celu zarobku, tylko jest to rynek inwestycyjno-konsumpcyjny, czyli rynek, który w zasadzie opiera się na konsumpcji, opiera się na graniu skinami i na kupowaniu skrzynek, a drugą rolę, jaką spełnia, to jest inwestowanie. Gdyby na rynku Steam istniała tylko jedna z tych grup, to albo byśmy mieli niesamowicie, bym tak powiedział, wysokie ceny przez panującą konsumpcję, albo bardzo stabilny i monotonny rynek wywołany inwestorami, tak można powiedzieć. Więc bardzo fajnie się to akurat złożyło, że mamy właśnie bardziej w tym stopniu zróżnicowany rynek. Oczywiście tutaj mówię też dosyć dużymi uproszczeniami, no bo nie ma co jakoś bardzo tam się w procenty zagłębiać, tym bardziej, że no nie będzie miało to zbytnio wartości żadnej. Także co? To by było na tyle. Trzymajcie się i hej, Kuba.